Cześć, kosimy ziarnówkę, kukurydza siana 5 maja, odmiana Quintus, 78 tysięcy nasion. Tu chciałem zwrócić uwagę, jak dokładnie kosi operator. Zobaczcie, nie ma rzędu liści łodyg pozostałych, wszystko jest jeden łan. Koszone jest na wysokość, jest max 15 cm, nisko wykoszone i rozrzucone. Z tyłu ma rozdrabnia szynobrotowy, rozrzutnik, wszystko jest ładnie rozrobione. A na temat kombajnu jakiś wywiad z operatorem. Klasa XM 780 w najmocniejszej wersji, pomocy 700 koni. Wersja TeraTrak na gąsienicach, rozmiar 900 mm, największego opcji, z tyłu koła 710, także największe z napędem na 4 koła. Na to chwilę robimy w granicach 4 hektary na godzinę, z tego względu, że robimy u siebie. Przejeżdżać pomału, aby wszystko zostawało, dajmy na to, na 15 cm. Wyższe nie może być. Przystawka? Przystawka klas, 8 rzędy, Conspeed z docinaczami. Co więcej można o tym powiedzieć? Zapierdala. Jakie wydajności największe tym kombajnem osiągasz? Kombajnem? Kosząc za granicą nawet około 130 ton na godzinę. Ale wtedy miałeś przystawkę 10? 12. 12. No i przyczepy przewodowcze, podstawa i większe pole, nie wiem jak tutaj, że nie zdążę się rozpędzić, ja już muszę zawracać. No podlaskie realia. Dokładnie. Ale ci wykosimy i to. Kukurydzę jak oceniasz? To usiałem ja siewnikiem, tylko ze zdjętym dociążeniem, tym molosemem. Nie, w porządku, bywały gorsze w tym roku. Dobra wilgotność, bo pokazuje mi 32, ciekawe ile będzie na skupie. Ale były i początek 40, tak jak kosiłem 2 dni temu. Wydajność na tą chwilę około 13 ton, pokazuje mi z komputera, ale nie jest skalibrowany. Chwilowo nawet 17 teraz. Ale to głupoty są dobre. Pląd z tego pola i wilgotność wstawię, jak będę montował film, jak już będę wiedział ze skupu. U siebie już mam zgłęboszowany popląd posiany, to mogę teraz trochę kolb pozbierać. Niech tam kolega z kanału na pastwisku nie marudzi. Pozdrawiam. Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy kombajn jest w maksymalnej opcji, to proszę zobaczyć, jest nawet ciepły prysznic. Podobno w kabinie jest nieźle wyposażony barek, ale już tego nie mogę nagrać.